W pierwszej kolejności zajmiemy się soczystymi pomidorkami. I pomidorki soczyste od pana Zięby z Parzęczewa Dolnego. Najpiękniejsze i najbardziej soczyste pomidory w Polsce. Ogóreczek. Cebula ma to do siebie, że jest bardzo chujowa, bo się płacze. Ale cóż, nie będziemy narzekać. To co ona taka kurwa sztywna. Cóż, marchewka jest takim składnikiem, którego nie może zabraknąć w rodzinnej sałatce, gdyż jest źródłem pożywnych wartości dla organizmu. Nie da się też ukryć, że dzieciaki nie przepadają do końca za marchewką, gdyż jest ona twarda, dlatego my ją wygotujemy, co by dzieci nie narzekały. Jak wiadomo, dzieci to najważniejsza część rodziny, gdyż są naszym potomstwem. Musimy zatem zadbać, żeby ich pożywienie zawierało marchewki. Papryczki chili mają to do siebie, że są kuresko ostre. Dlatego należy nie przesadzać w dawkowaniu dla dzieci. Sałata. Sałaty nie kroimy, jak wiemy, trzeba ją rwać. Gdyż podczas krojenia tracimy odżywcze rzeczy i smak. Jest ona wtedy bardziej taka, można powiedzieć, niedobra. To, co widzimy na tym stole, jest bazą do naszego dania, które dzisiaj będziemy dla państwa konstruować. Produkty muszą być wymieszane w sposób zorganizowany. Wszystko musi iść zgodnie z wskazówkami zegara. Ja pokażę, państwo powtarzają we własnej kuchni. Najpierw sałatka, później papryczka chili, która jest ostra, żeby zabić jej smak. Dlatego dorzucam ją w drugiej kolejności do naszej sałaty. I proszę, mamy już i ruch wskazówek zegara jest kluczowym elementem naszej sałatki. Dorzucamy teraz naszą posiekaną marcheweczkę i dalej kontynuujemy wskazówki zegara. Cały czas wskazówki zegara, będę to powtarzał do usranej śmierci. Następnym składnikiem, oj tu się trochę pomieszało, ale to nie szkodzi, u państwa się pewnie nie miesza, jest cebulka. Cebulka przepyszna, odżywcza, no po prostu cudne warzywko. Ja nie wiem, że oni zerwali jabłko, a nie cebulę. I mieszamy wszystko zgodnie z wskazówką zegara. Mamy 367 stopni dzisiaj w naszym parku, ale nie przeszkadza nam to, gdyż sałatka jest jaka? Wiosenna. Wiosenna sałatka i teraz dodajemy ogórka. Ogórek i pomidor, które teraz będą dodawane, są bardzo ważne, gdyż nadają wilgotności całej sałatki. Nie będziemy jej preparować jakąś chemią, czy lać wodą, tudzież innymi jakimiś substytutami. W zupełności wystarczy ogórek, który teraz dodamy, i pomidor. I pomidorek jest mieszany. I na końcu oczywiście nie możemy zapomnieć o naszej przeterminowanej oliwie. To jest kluczowy. I co robimy? Mieszamy według wskazówek zegara. Gdy już wszystko mamy wymiętolone i wygląda jak wyciągnięte psu z gardła, to znaczy, że sałatka jest gotowa. Dziękuję za uwagę i zapraszamy. A przepraszam, oj, by mnie wylali. Trochę soli. Trochę pieprzu i wskazóweczki. Sałatkę mamy gotową. Zapraszam za tydzień. Za tydzień łosoś po irlandzku.